Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie wam pokażę modyfikację dodającą wersję latającą samochodu Iwiszu Pigeon. A więc tutaj mam ten samochód i ma skrzydła, jest takie trochę wydłużony z tyłu i ma jeszcze takie coś oraz wiatrak? Nie wiatrak. Nie wiem, coś takiego. Słyszałem, że tym się łatwo lata, ale to zaraz się przekonamy. Dobra. Rozkręciłem. Okej. Dobra. Lecę. Wow, prawie w tą latarnię wjechałem. Ale dobra. Lecę. I to działa, dobra. Ja tym normalnie drugi raz lecę. I tym się naprawdę fajnie lata. I jest to nawet w miarę proste. Tutaj mogę na tą ulicę lecieć, może pod tym mostem się zmieszczę. Albo to jest most? Nie wiem. No tak średnio, tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Oprócz tego może mógłbym dalej tym lecieć. Nie wiem, spróbujmy. Dobra, tym już się nie da latać. I zauważyłem, że to nie ma wstecznego. No to wystartujmy. Dobra. I zauważyłem, że to ma nitro, to chyba potrzebuje trochę więcej miejsca, żeby tym wystartować, ale dobra. Włączmy nitro, zobaczymy jak się tym będzie teraz lecieć. Dobra, jest chyba trochę inny dźwięk, albo coś takiego. Tym się da wystartować na normalnej ulicy w środku miasta, a więc to jest naprawdę fajne. Może to nie jest do końca bezpieczne, ale kogo to obchodzi? Jeszcze chcę sprawdzić, czy się tym da łatwo wylądować. Wow, tutaj jest ta... O, prawie w to wleciałem. Pod jakimś mostem chciałbym przelecieć. A tutaj jest most. O nie! Niestety, trochę źle wylądowałem. Lecimy. Do góry. Dobra, to teraz spróbuję przelecieć pod tym mostem, co tutaj gdzieś jest. O, tutaj go widać. Spróbuję pod nim przelecieć. Dobra, myślę, że to się powinno mi udać. Tak. Tak, ten most był duży, a więc to nie było takie trudne. Ale teraz spróbuję przylecieć tutaj pod jakimś mniejszym mostem. Tutaj gdzieś powinien być. Tam widzę jest most. A trochę zwolnię może. I zauważyłem, że ten licznik prędkości jest zależny od prędkości śmigła, a nie kół. I to jest dość ciekawe. No i teraz ja tam wylądowałem, a nie przeleciałem pod mostem. A dobra, teraz przeleciałem pod mostem. Wow, no to przyleciałem pod tamtym mostem. Jeszcze chciałbym tutaj w mieście polatać między budynkami. Chciałbym zobaczyć, czy jest to możliwe. Dobra, lecę. To spróbujmy trochę polatać w mieście. I tym się naprawdę łatwo lata. To nie jest jakby jakieś strasznie trudne. I wcześniej normalnie wylądowałem, a więc jest to naprawdę proste. Dobra, to tutaj jest ulica. Spróbujmy tam polecieć. Tak! Udaje mi się! To naprawdę jest możliwe. Tutaj są te drzewa. No i wleciałem w ten budynek. To naprawdę fajnie działa. Nie wiem, tutaj się ja nie zmieszczę chyba. Wpakowałem się tam do garażu jakiegoś. Dobra! Nie! To chyba nie było do końca zrobione, żeby startować tym pod górkę. Ale jeszcze chcę przetestować, czy da się tym wystartować z dachu budynku. No to spróbujmy. No tak średnio. Jeszcze raz mogę spróbować. Za bardzo się nie da. Ale czy można tym wystartować z powietrza? Zaraz się przekonamy. Dobra, nie wiem. Strasznie się kręciłem. Teraz zwalniam teraz może. Dlaczego ja się kręcę? Okej, lecę prosto w dół. Dobra. Kamera się nie chce przekręcić, ale dobra. Udało się tym wystartować z powietrza. Więc to naprawdę fajnie działa. Dobra, to pod mostem. No, no sobie skrzydła wyrwałem. Ale jeszcze chcę sprawdzić, do jakich prędkości to się może rozpędzić, jeżeli nie będzie miało skrzydeł. To sprawdźmy to. No to mam już tutaj to auto. To
wyrwijmy te skrzydła. No to zobaczmy, do jakich prędkości to się rozpędzi. To się robi strasznie niestabilne. No, jadę z 200 km na godzinę. To włączmy nitro, zobaczmy, czy będę jechał szybciej. No, za bardzo różnicy nie ma. Ale jeszcze chcę sprawdzić, czy da się tym latać na grawitacji innych planet. Czyli tutaj mam na przykład Jowisza. To nie wiem, czy wystartuje, może nie. Ale to się zaraz przekonamy. Nie wiem, to się nie uda. Dobra, grawitacja Saturna. I lecę. Mam co na grawitacji Jowisza, to nie wystartuje. Ale na grawitacji... Ojeju, co się tutaj dzieje? Dobra. Nie wiem, co się tam stało. Chciałbym trochę na tej mapie polatać. Zobaczyć, czy da się tym w miarę łatwo wylądować, tak żeby to auto się nie zniszczyło. I trochę to lepiej potestować. To polećmy i zobaczmy. Okej, lecę. Tutaj jest most, to spróbuję przelecieć przez niego. Dobra, tutaj jest ten most, ale on jest bardzo szeroki, a więc nie będzie żadnego problemu. Ciekawe, czy bym się zmieścił pomiędzy tymi pomarańczowymi linami. To się przekonajmy. Nie mów, że w to wlecę. Tak, wleciałem w to. Więc już jestem na prostej linii. Tutaj. I nie wiem, czy się tak zmieszczę. Możliwe, że musiałbym skręcić. Dobra, zmieściłem się. I tutaj mi się zerwało, ale to byłoby możliwe. Ale jeszcze sprawdźmy, czy da się tym jakoś normalnie wylądować. I tutaj jest ulica. Tutaj mógłbym spróbować tym wylądować. Okej. I ładnie wylądowałem. To naprawdę ładnie wyglądało. No to sprawdźmy, czy to może znowu wystartować po tym, jak wylądowałem. I myślę, że nie powinno być żadnego problemu, bo nic takiego nie zrobiłem. Może teraz... O! Wystartowałem! Myślałem, że już zepsułem, ale jednak się udało. Ojeju, co się tutaj stało? Ale czy da się tym zrobić beczkę, albo latać do góry nogami, które nabiorę wysokości? Okej, myślę, że już jestem dość wysoko, to mogę teraz robić beczkę. Ojeju, co się tutaj stało? Nie wiem, nie mam pojęcia, co się tutaj stało. Spróbujmy jeszcze raz. No to jestem już znowu w powietrzu, spróbujmy zrobić beczkę. Dobra. Udało się. Zrobiłem beczkę samolotem zrobiony z samochodu. No to jest bardzo fajne. Ale jeszcze zobaczmy, czy da się do góry nogami tym latać. No, tak średnio. Ale to jest naprawdę bardzo fajna modyfikacja, a więc link powinien być gdzieś w opisie. To jeżeli nie chcecie przegapić żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć!